Tadeusz, czy ty testujesz Google Stadia? To by było tak, czekaj. Poczekaj. Teraz. Udało czekaj, jeszcze się. Raz, czekaj, zrobimy. Że to spacja, spacja. Odpowiada za skakanie, tak, albo nie, dajesz. To jakiś no, ruch, tak? No, spacja. Ja wciskam spację, poczekaj. O, i tak to, i tak to właśnie wygląda w Google 4K, Stadia. 60 klatek, kupujcie. Tanio i przyjemnie. Duża biblioteka gier. A ja sobie nową hulałkę kupiłem. No właśnie, mieliśmy... Mieliśmy zacząć od hulałki, ale wyszło lepiej, szczerze mówiąc. Wyszło naturalnie, tak świeżo, z dowcipem. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku FOPy. No i zaczynamy w takim razie. Dzisiaj bardzo cyberpunkowy taki odcinek. Twoja hulałka jest cyberpunkowa, chciałem kurde, powiedzieć. Kurde, świeci się po prostu tak pięknie we wszystkie pięknie. Strony. Ma pięknie się taśmy niebieskie się świeci, ale dzięki temu jestem widoczny bardzo na ulicach i nie rozjeżdżają mnie. Znaczy rozjeżdżają. Jest takie, ja ich nienawidzę. Dzisiaj ciebie też nienawidzę. Kierowców nie, nienawidzi. No, ty jesteś kierowcą. Więc. Znaczy, ja tak proponuję. Grupa Fauxpaux. To jest to miejsce, gdzie nie tylko zadajecie pytania... Ale także triggerujecie Tadeusza. Gdzie nie tylko dzielicie się tymi swoimi spostrzeżeniami z tego, jak fajna jest gra Death Stranding, to też możecie napisać coś dobrego o kierowcach, a coś złego o hulałkowiczach i rowerzystach. Ale już ty chcesz ten program, jak to się ładnie mówi, zderailować? Znaczy ja dzisiaj miałem po prostu taki pomysł, ponieważ chcieliśmy tutaj dać napis, że wiesz, Radosław Nałęcz, Tadeusz Zieliński i tak czekaliśmy na ciebie i miałem taki niecny plan. A, bo że ten, że się żeby spóźniłem. Żeby ekran był czarno-biały, żeby była smutna muzyka. I żeby tak pogrzebowo nawet. Ludzi wkręcić, że Tadeusz odszedł od nas. Ale nie, Tadeusz nie udało się przyjechać. Skupmy się na naszych gościach. Dzisiaj w ogóle mamy dwa wywiady. No, dwie części programu, dwa wywiady, fantastyczni goście. Cyberpunkowy klimat właściwie przez cały czas będzie utrzymany. I zaczniemy od dwóch Marcinów. Cześć Marcin. To my. Cześć. Tak, tak jest. Czyli mamy Marcina Rybińskiego. Tak jest. Anshar Studios, czyli Creative Director. Czyli tak jest. Dyrektor kreatywny, mówiąc po ludzku. I mamy również Marcina Sergiusza Przybyłka. To ja. Pisarz. Tak, też. Farmaceuta. No i właśnie, to nie ja wymyśliłem, i właśnie, to on. I właśnie to jest właśnie, FOPA, bo ja jestem, nie jestem farmaceutą, tylko jestem lekarzem z wykształcenia. Widzisz, Radziu? Medycynym. Wiesz. Widzisz, Radziu? Widzisz? Do programów to trzeba się przygotowywać. Tak, tak, prawda? Tak, tak. Miałem być psychiatrą, ale nim nie zostałem. Pracuję z ludźmi teoretycznie zdrowymi psychicznie. Nie. I tak, tak, lekarz. Ale to jest właśnie ten fajny ciąg dalszy, którego mam nadzieję, że będziemy się spodziewać, ponieważ jak raz wydawnictwo wspominałeś sam, opisało cię tak. Jako psychiatra, tak. To potem przez 10 lat każdy dziennikarz w wywiadzie pytał o psychiatrię. Tak, tak. I to teraz każdy będzie tak. Pytał, jak są farmaceutki. Tak, farmaceutyką. Tak, już was za to nienawidzę, prawda? Słuchaj, jest taki serial Breaking Bad. Tak. No, to taki wiesz, hint, hint, nie? Żeby was wprowadzić w odpowiedni nastrój, to chcielibyśmy jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że wszystko właściwie zaczęło się w listopadzie. Zaraz nieco więcej na ten temat.
No łezka się wokół zakręciła, to muszę ci Tadeusz powiedzieć, że i nam, i gościom się zakręciła, bo jest taki ważny film, prawda? Bardzo ważny. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem te sceny z budynkiem Tyrell Corporation w jakimś telewizorze, chyba jeszcze czarno-białym, albo może już kolorowym, to ja nie mogłem w nocy spać. Ja zapisałem w swoim pamiętniku jakimś, jakie są moje wymarzone sceny jakiegoś filmu science fiction, który być może w przyszłości skonstruuję. I to właśnie było takie niebo prześwietlone od spodu, to były właśnie takie budynki typu wzgórza. Ja autentycznie przez kilka dni chorowałem po prostu po zobaczeniu tego jednego fragmentu, który trwał kilka sekund. Absolutnie. Ja to przez całe lata rysowałem sobie takie miasta w zeszycie. Tak. W szkole. Dla mnie to jest w ogóle najlepszy film, jaki powstał. No tak, na pewno w takiej dziesiątce, w takiej topce zdecydowanie, bo ja z kolei jestem z tego rocznika, co był ten film. Kto się kochał w tej? To ja jestem w ogóle, ja żyję jakby razem z tym filmem, nie? Cały czas. Takie najdalsze wspomnienia związane z gatunkiem science fiction, to było to. Oczywiście była książka, ale też film Ridleya Scotta. I czy tak wygląda świat współcześnie? Listopad 2019. Ja w Los Angeles nie byłem ostatnio, także nie wiem, ale mam wrażenie, że troszeczkę się rozminęło. Ale jak się przejeżdża koło rafinerii w Płocku i koło rafinerii w Gdańsku, wyczuwalne podobieństwa. To wygląda bardzo podobnie to wszystko. A ja to za każdym razem miałem, tak właśnie jak przejeżdżałem koło jakiejkolwiek rafinerii, tak sobie patrzyłem na te kominy z takim... Blade Runner. Tak. Ja, mi się zdarzało, że byłem w Płocku, robiłem tam jakieś szkolenie dla jakiejś firmy, już nie pamiętam dla jakiej. I hotel był niedaleko. Ja nawet zrobiłem zdjęcia aparatem fotograficznym, próbując złapać ten wytrysk ognia, że się tak wyrażę. Mhm. Niezręcznie tak było. Ale to jest właśnie ta wyobraźnia, która jakby dotyka twórców, bo gdzieś tam pojawił się Dick, potem pojawił się Ridley Scott. Oni musieli to jakoś najpierw opisać, wymyślić, jakoś przedstawić w taki sposób, żeby to było właśnie dla fanów gatunku atrakcyjne. I właśnie o ten opis tej różnicy pomiędzy wyobrażeniami a rzeczywistością chciałem zapytać. No, z racji tego, że też wykonujesz ten zawód, tak? Jesteś pisarzem i też to jest twoja rola, właśnie kreować. Ale to pytasz mnie, jak wygląda książka w stosunku do tego, jak wygląda gra? Jak wygląda proces wymyślania takich rzeczy? O. Proces wymyślania? Którymi nazywamy science fiction, które nazywają się. W jaki sposób tworzy się science fiction? Proces wymyślania jest bardzo prosty. Zaczyna się od tęsknoty. Znaczy musisz tęsknić, musi ciebie boleć rzeczywistość. Jeśli boli ciebie to, co widzisz, a mnie zawsze bolała. Ja od dzieciństwa po prostu nie mogłem patrzeć na te chodniki betonowe, na tę rzeczywistość PRL-owską i tak dalej. Się urodziłem w 1968 roku, czyli dosyć szaro było wtedy. Sobie dowyobrażałem, autentycznie tak było, dowyobrażałem sobie jakieś budynki w tle, jakieś budynki science fiction, jakieś porty kosmiczne. Takie augmented reality w głowie. Augmented reality w głowie miałem. I to od początku mnie to strasznie bolała rzeczywistość. Ja sobie marzyłem, że będę kosmonautą, wtedy się mówiło kosmonauta, nie astronauta. Zorientowałem się, że urodziłem się za wcześnie, strasznie płakałem. Pewnego dnia, to autentycznie bardzo płakałem, zrozumiawszy, że urodziłem się za wcześnie. I wtedy stwierdziłem, że będę pisarzem, jako mały chłopiec już. Więc najpierw jest ból i tęsknota. Później z tego bólu i tęsknoty rodzi się pewna wizja. I tę wizję zaczynasz obrabiać i zaczynasz ją przetwarzać i w pewnym momencie powstaje opowieść. Ale u mnie tak naprawdę wszystko zaczęło się od miłości do gier. Bo ja grałem w te najwcześniejsze gry, czyli w gry najpierw na automatach, później ZX Spectrum, później Amiga, później PC-ty. Uwielbiałem gry zawsze. I próbowałem pisać o grach, ale żeby pisać o grach, to trzeba być gdzieś publikowanym. Próbowałem się dobić gdzieś do jakichś pism poświęconych grom, to nie było proste. Wreszcie się dobiłem do świata gier komputerowych. Po 2 latach chyba pisania do nich. I oni zaczęli mi publikować takie anegdoty, short stories, gra o story. To było po to, żeby pogłębić, żeby pokazać, że życie gracza jest ciekawe, że tam są ciekawe problemy, dylematy, że gry nie są czczą, głupią rozrywką, a dziennikarze atakowali wtedy gry. Więc pomyślałem sobie, że muszę pokazać, że jest inaczej. A później pomyślałem, że to jest za mało i wpadłem na pomysł Game Deka, czyli na pomysł detektywa, który rozwiązuje zagadki, dostaje zlecenia w światach wirtualnych, czyli w tak zwanych światach sensorycznych, w drugiej połowie XXI wieku, w zasadzie pod koniec. Zrobiłem to po to, żeby pokazać, że gry będą potężnym medium, że w grach się będzie działo dużo ciekawych rzeczy, nie tylko takich, że ktoś będzie do kogoś strzelał, ale będzie dużo takich sytuacji, w których człowiek będzie się zastanawiał nad kondycją człowieka, nad kondycją osobistą, zadawał sobie będzie ciekawe pytania. Tak powstał Game Deck. W ten sposób, czyli z tęsknoty i z miłości do gier.
Wszystko zaczęło się w listopadzie i tutaj cały na biało wjeżdża drugi Marcin. To ja mam od razu pytanie, Marcin. Zapłaciliście mu z góry? To jest pytanie do naszego szefa, potencjalnie tak. Ja się tym nie zajmuję. Natomiast tak, wszystko zaczęło się w listopadzie 2015 roku, gdzie skontaktowaliśmy się, tak naprawdę to Marcin się z nami skontaktował poprzez inną firmę. I szukaliśmy pomysłu, jak zaadaptować tego game decka i tego game i cały świat, który został przygotowany przez Marcina, czyli Game Deckverse, tak, do jakiejś gry. Nie było tak naprawdę żadnej idei za tym stojącej, po prostu próbowaliśmy krok po kroku, tak, wybierać najciekawsze elementy z tego świata i spróbować przedstawić je poprzez medium growe, tak, żeby gracze zrozumieli ten świat. No a co za tym, dlaczego w ogóle zgodziliśmy się na to? Dlatego, że jest to nam bardzo bliskie, tak? To jest świat typowo o grach, tak? Więc wcześniej takich gier nie było. O dziwo, tak? Pomysł tak naprawdę wydaje się bardzo, bardzo logiczny w naszym świecie. Natomiast no nie było, tak? Takich gier, albo jeżeli były, no to nie przebiły się w ogóle. Oprócz tego Cyberpunk. Powiedzmy, że Assassin's Creed 4. Okay. Najbliżej chyba tego, tak, o czym tak, mówimy. Nie? Tak. Czyli gra o grze, w której jest jakby łamie tę czwartą ścianę. Oprócz tego Cyberpunk, którego ja jestem bardzo wielkim fanem. Tak naprawdę od małego grałem w Cyberpunka 2020, czyli papierowy Cyberpunk Mike'a Pondsmitha. Tak. Oczywiście książki Gibsona, które wykreowały pewien świat cyberpunkowy, dlatego stwierdziliśmy, ja mając za sobą tą taką, jakby to powiedzieć, pasję do tego świata, tak, dostałem ten projekt od naszego szefa, tak, no i szukaliśmy wspólnie, tak, jakiegoś pomysłu. Trzeba wziąć pod uwagę to, że Anshel Studios w 2015 to nie jest ta firma, która jest teraz, tak? To były 4 lata mocnego wzrostu. Była nas wtedy może połowa, może mniej niż połowa niż teraz. Więc szukaliśmy projektu, który jesteśmy w stanie wykonać, tak? Który jesteśmy w stanie zrobić. Przewijały się projekty od karcianek, od jakichś tam gier bitewnych, od interaktywnej książki nawet. Były takie pomysły. Czyli szukaliśmy coś, co było dużo mniejsze niż to, co teraz zrobiliśmy. Aż w końcu po takim okresie poszukiwań stwierdziliśmy, że to nie jest to. Tak? Nic nie jesteśmy w stanie, nic nas nie zadowala. Tak? Ciągle było coś, co nam nie pasowało i nie czuliśmy zadowolenia z tego, że mamy fajny świat, tak? Bo to jest naprawdę fajny świat. Więc nastąpiła przerwa. Ja nie pamiętam już ile dokładnie było, parę miesięcy tej przerwy, tak? Tam 7 miesięcy, 6 miesięcy przerwy, tak? Poszło to do lodówki, po czym nasz szef, tak, firmy przyszedł i powiedział: dobra, Marcin, a jeżeli byśmy zwiększyli budżet i chcemy robić docelowo, chcemy robić izometryczne RPG albo gry RPG, chcemy robić gry, które wywołują inne emocje niż te, które opierają się na adrenalinie albo dopaminie, tak, chcemy pokazywać inne emocje graczom, więc może spróbujmy zrobić RPG, który nie będzie od razu Divinity, tak? Nie będzie od razu Falloutem, ale czymś mniejszym, tak? No i tak pokminiliśmy, porozmawialiśmy sobie, tak? I doszło do nas, że dobra, to może to jest jakiś tam krok, tak? Ale wyrzućmy z tego kombat, tak? To była taka myśl nam przechodziła. Okej, to jest świat o detektywie. Tak? Detektyw nie musi cały czas chodzić z bronią, tak? To nie do końca jest to filmowe takie przedstawienie detektywów policyjnych. To jest detektyw w grach, tak? Więc może wyrzućmy kombat, wyrzućmy ten system, tak? W zamian damy graczom coś, co równie mocno ich przyciągnie. No i tak zaczęła się rodzić pomału wizja tego, czym jest aktualnie game deck, tym
No i czym jest? Bo czym jest? Może pomyśleć, tak, zaraz. No jest pisarz, jest saga, są książki, właściwie wszystko jest gotowe, dodajemy grafikę, modele i pozamiatane. Moja pierwsza myśl to jest, dlaczego nie przygodówka? Czy to faktycznie jest takie proste? RPG bez kombatu to jest przygodówka. Nie. Elementy... Ja od małego, tak jak mówiłem, grałem w gry RPG, tak? Gry fabularne. Tak samo mój szef, akurat tak się złożyło, że od pewnego czasu, czyli w sumie od 10 lat gramy razem, tak? Plus jeszcze parę osób z tego zespołu, który z nami współpracuje. I to, co nas najbardziej ciągnie do grania, to, co nas najbardziej zaciekawia w tych grach, to jest faktycznie przeżywanie przygody, tak? Ale to jest przeżywanie przygody, którą my budujemy. To nie jest przygoda, która ona jest liniowa, jest bezpośrednio liniowa, tak? Bo przygodówki są liniowe, tak? Tutaj mamy rozwój bohatera, mamy bardzo mocny branching, tak? Co więcej, skupiamy się na tym, aby każde zadanie... tutaj wytłumaczę. Tak, branching, czyli rozgałęzienia po prostu w historii. Wybory i konsekwencje. Tak, wybory i konsekwencje i tak naprawdę mamy taką zasadę w designie, tak, że nie ma złych wyborów. Tak? To jest zasada, której się trzymamy. Chodzi o to, że tak naprawdę wybór nosi za sobą pewną konsekwencję, tak? Ale to nie jest nigdy zły wybór, który doprowadzi, nie wiem, do śmierci gracza, tak, czy doprowadzi ten. To jest wybór, który po prostu pociągnie historię w inną stronę. I tym się cechują gry fabularne. Tak naprawdę mistrz gry, który prowadzi taką sesję, on ma przygotowany pewien scenariusz, tak, ale on nigdy nie jest tak naprawdę pewny tego, co zrobią gracze. I teraz, jeżeli wzięliśmy sobie kilka naszych sesji, które kilkanaście tak naprawdę sesji i sobie je w głowie poprzypominaliśmy, to budował nam się obraz tak naprawdę sesji, które kombat psuł tak naprawdę, tak? Wyrzucał nas z imersji, tak? To turlanie kostkami, tak? Tak naprawdę to były momenty, w których najmocniej bawiliśmy się w meta, czyli granie poza postacią, tak? No bo zawsze tak, wiadomo, było... Min-maksowanie. Tak, dokładnie. Min-maksowanie. Min-maksowanie, czyli takie granie, żeby osiągnąć jak najbardziej optymalne tak. efekty. Czyli ta walka stawała się po prostu coraz bardziej zbędna w naszym... Tak, tak. Natomiast w grach komputerowych RPG, tak, ona ciągle ma jakieś tam... Ciągle naokoło tych systemów buduje się całą grę, tak? My podeszliśmy od drugiej strony. Dobra, usuwamy na początku ten kombat, co nie znaczy, że nasza gra jest bez przemocy. U nas dalej można dać komuś w pysk, tak? Dalej można, mamy świetną historię, zrzucić kogoś ze skały, tak? Tak, tak. Dalej to można dobić, tak? Natomiast... staruszki. To jest wysoka skała. Nie, oczywiście, że nie. Dalej tak naprawdę mamy tą przemoc, żeby nie było, to nie jest tak, że... To nie jest gra o przemocy. Tak, to nie jest gra o przemocy, natomiast nie pozbyliśmy się jej, tak, dlatego że Cyberpunk wiąże się troszkę z tą przemocą. To jest część tego świata. Tak, to jest część tego świata, tak. Ta cała dystopia, która jest u nas, my pokazujemy dystopię troszkę w innym, na innym torze, tak, bo pokazujemy ją często w grach. Ale czy to jest taki kierunek Disco Elysium? Właśnie, tak, Disco Elysium tak, generalnie. To jest kierunek Disco Elysium. My oczywiście idziemy w troszkę innym kierunku. My nie, zaczynając ten projekt, nie wiedzieliśmy, czym będzie Disco Elysium i nie wiedzieliśmy, że jest Disco Elysium. Nie wiedzieliśmy, bo nikt tego jeszcze wcześniej nie powiedział. Dlatego my troszkę w innych kierunkach poszliśmy. Tak? My stawiamy bardzo mocno na te rozgałęzienia. Tak? Na rozgałęzienia, które powodują, że to jest takie moje drobne marzenie, że jeżeli spotkam kiedyś kogoś na
na jakimś tam piwie, tak, czy coś takiego, to zacznie opowiadać mi pewną historię, którą przeżył z tej gry, tak, podejdzie ktoś inny, ale ja całkiem inaczej rozegrałem to, tak. To jest nasza rozmowa z programu. Dokładnie, to jest nasza rozmowa, tak. Że szybko jeszcze powiem. Jakby czas nas goni, bo jeszcze jest właśnie pytanie do Marcina bezpośrednio, bo są pisarze, których nie interesują ekranizacje. O właśnie, to było też moje pytanie. I potem nazywają się co prawda mistrzami gier wideo, ale na początku ale nie interesuje. Natomiast Andrzejowi wolno. W twoim przypadku wydaje mi się, że to też jest takie spełnienie marzeń z racji tego, że ty jesteś bardzo mocno w świat gier i byłeś, tak jak mówiłeś, wciągnięty, więc zrobienie gry na podstawie czegoś, co się napisało. Właśnie, ktoś grzebie w twoim dziele. Jaka jest twoja rola? No więc tak było, to było moje marzenie. Napisałem sagę, w której główny bohater wchodzi w gry i to jest jego zawód, dlatego że uwielbiam gry. W związku z tym oczywiście marzyłem o tym, żeby powstała kiedyś ekranizacja, co jest piekielnie trudne, bo dostać się, ja nie wiedziałem o tym kiedyś, że dostać się jakby do osób decyzyjnych z game devu jest nieprawdopodobnie trudno. I to nie jest tak, że oni czekają z otwartymi rękami na każdego pisarza i mówią tak, przyjmiemy twój pomysł. No idea guy, najbardziej ulubiony wszystkich ludzi tworzących gry, to jest idea guy. Chociaż pisarzy, zwłaszcza w przypadku polskiego rynku, jest coraz więcej w świecie gier, tak? Zdarzyło się więcej właśnie, jest jakaś taka mała erupcja. Także ja się strasznie ucieszyłem, ale to droga była trudna i bardzo długa, to w tej chwili współpracujemy, jest fajnie, to jest oczywiste, natomiast zanim to się stało, to było wiele moich prób, na przykład występowałem na różnych zjazdach twórców gier, opowiadając o... Wydawałeś książki przez CD Projekt? Też spotkaliśmy się... Bo tam żeśmy się w ogóle poznali, w CD Projekcie przecież. Marcin wydawał Game Decka w CD-pie. Więc miałem wtedy małą nadzieję, że coś się może zawiąże, jakaś współpraca, do niej nie doszło. Były pewne znajomości, dzięki którym się informacja o IP się pojawiła na jakimś tajnym forum deweloperskim. Znanym dobrze wszystkim, nikomu, przepraszam. I wtedy pojawił się właśnie szef Anszaru, który zaczął ze mną rozmawiać. On zaczął przyjeżdżać do mnie, do mojego domu, ja zacząłem przyjeżdżać do Anszaru, wtedy poznałem Marcina. No dosyć długo to trwało, to takie obwąchiwanie się wzajemne. Jeszcze w tym czasie dwie inne firmy zaczęły się interesować potężnie IP Game Decka. Mhm. Miałem w pewnym momencie dylemat, gdzie wybrać. Wybrałem dobrze, bo tamte firmy już nie istnieją. Jedna się zrestrukturalizowała, druga zniknęła. Szef zwolnił wszystkich i wyjechał do Stanów, więc... No, znamy takie historie. Ostatecznie... Dobrze, że nie zrobił Game Decka. Bo nie zrobił Game Decka, tak, żeś po prostu mu nie tak dał szansy, no. Więc ostatecznie, jak usłyszałem, że jak zadzwonił do mnie szef Anszaru, Łukasz i powiedział... Właśnie, powiedzmy wprost, bo tak szef Anszaru... Łukasz Hacy, zadzwonił, no. Zadzwonił do mnie. Znany Hacy. Po tej długiej przerwie. I on zaczął mówić: Marcin, przepraszam cię, że tak długo do ciebie nie dzwoniłem, i ja mu wtedy przerwałem. Rzadko to robię, ale wtedy mu przerwałem. Mówię: Łukasz, słuchaj, my się tak obwąchujemy, wchodzimy dookoła siebie, zróbmy wreszcie porządną przygodówkę. On mówi: miałem ci zaproponować prawie dokładnie to samo, tylko że nie przygotówkę, tylko RPGa. Ja mówię: RPGa, no to jeszcze lepiej. No i jak dowiedziałem się od Marcina, że nie będzie kombatu, to się bardzo ucieszyłem, dlatego że moim zdaniem za dużo w grach jest takich sytuacji, w których broń jest narzędziem do rozwiązywania problemów. Czyli mam problem, nie mam problemu, tak, mam problem, nie mam problemu. To jest za łatwe. Poza tym w RPGach kombat nigdy mnie nie interesował tak naprawdę. W RPGach komputerowych raczej starałem się to przewinąć, żeby dowiedzieć się, co dalej. Więc to mnie uwiodło strasznie. Jak mi Marcin powiedział, że nie będzie tego kombatu, stwierdziłem, że to są ludzie, z którymi chcę współpracować, że myślimy podobnie i tak dalej. Teraz jak słyszę, że Marcin znał te systemy Pondsmitha i znał Gibsona, to jest dla mnie jeszcze ciekawsze, dlatego że ja pisząc Game Decka nie czytałem Gibsona i nie znałem Pondsmitha. Czyli ja tworzyłem od zera jakby swoją rzeczywistość, a mimo wszystko ta rzeczywistość podobała się Marcinowi. Spotkali. Dobrze, no to teraz to pytanie, na które... Już tak, bo już tam się czas kończy. Kurczę, ja się chciałem jeszcze dowiedzieć, czy to jest proceduralna gra RPG, czy ona jest bardziej story-driven, taka właśnie... to było takie dla mnie pytanie. Ale poczekaj, bo myśmy już zadali pytanie o FOPA i oni uciekli. Nie pytaliście mnie o to, co ja robię jeszcze. W tym projekcie? No, w tym projekcie. No, to jest też dobre pytanie. Jest konsultantem. Nie tylko. Domyślam. Nie tylko, nie tylko. Ja oczywiście konsultuję elementy graficzne, elementy fabularne. To cały czas jakby się wtrącą we wszystko. Mnie uwielbiają za to. Ale też jestem writerem, tak? Czyli to ja będę pisał te wszystkie rzeczy i pomagam w konstrukcji poszczególnych tych całostek fabularnych. Także jestem jak na pełny etat. Jak się podoba bycie devem?
Wiesz co, dopóki się inaczej w to nie... się spodziewałeś. Ja ci powiem tak, bo współpraca na początku była ciężka z Marcinem, z racji tego, że jest typowo osobą, która myśli literacko, można tak to nazwać, tak? Czyli jest mocno streamlinowany na pewne ścieżki, jedną ścieżkę, którą opisuje w książkach. My natomiast potrzebujemy po prostu mocnych rozgałęzień, tak? Mocnego tego branchingu i musieliśmy Marcina uczyć tego, tak? Mhm. Także ja myślę, że na początku na pewno nie było to dla Marcina przyjemne, tak? Natomiast teraz już chyba jest, tak? Nie, to jest tak, łatwe. Może tak, bo przyjemne to chyba jest. To było łatwe, bo tak, ale... Wrócimy jeszcze do tego wątku. Musimy, bo wydawca nas tutaj zabije, bo musi być to pytanie twoje największe faux pas i właściwie jesteśmy już po czasie. Więc zacznijmy od Marcina Rybińskiego. Twoje największe faux pas? W game devie? W ogóle. W ogóle? Przychodzące ci do głowy. Już niech będzie tak. Ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jakie było moje największe faux pas. Kiedyś bym powiedział, tak, bo ja zmieniłem na game dev 10 lat temu ścieżkę kariery. Prowadziłem szkolenia. I na początku tej mojej ścieżki... Byłeś coachem? Tak. No to mamy faux pas, dobra, następny. Dokładnie. Zamiast zająć się od razu game devem, który mnie interesował już od szkoły podstawowej de facto, tylko wtedy, że tak powiem, nie wiedziałem jeszcze, nie miałem tego wykształcenia, nie wiedziałem, nie było internetu, więc nie wiedziałem, jak to ugryźć, tak? Natomiast nauczyłem się pakietu Microsoftu dość dobrze, plus Visual Basic'a i tak zostałem coachem, tak? Natomiast w momencie, w którym zdecydowałem, że to było właśnie faux pas, tak? I jednak stwierdziłem, że to nie jest to, co lubię robić, tak? A wolę jednak robić gry. To teraz Marcin przybyłek. Ale nie, no to ja myślałem, że nie wymyślę żadnego faux pas, to w takim razie jest bardzo proste. To moim pierwszym faux pas to było pójście na medycynę, drugim faux pas to było zostanie przedstawicielem farmaceutycznym w firmie farmaceutycznej przez 6 lat. Byłeś repem? Byłem repem przez 6 lat. To jest totalne faux pas. Ale człowieku, to jest... Dlatego farmaceuta. Ale potem byłem przez 25 lat trenerem biznesowym. Człowieku. Coachem. Też. Maria, ale nie, ale takim prawdziwym coachem. Ja nawet uczyłem coachingu takiego, nie było coaching. Czy ty byłeś takim bardziej niż szatanem? O człowiek, ale coaching jest w ogóle bardzo fajny. Coaching jest bardzo głęboki pod warunkiem, że się go dobrze robi, a takich ludzi jest bardzo, bardzo niewiele. To prawda. Niestety musimy... Dziękujemy pięknie za rozmowę. Panowie Marcinie. Szybko. No właśnie. Zleciało jak... Jeszcze najważniejszego nie powiedzieliśmy. Game deck. Tego nie widzicie. Ten tytuł nasz warto. Za późno. Dziękujemy pięknie. Za chwilę widzimy się po krótkiej przerwie. Kolejny rozmówca. Tak jest. A tymczasem reklamy.
może my też jesteśmy chwilową modą, Radziu? A może będzie renesans tego programu, że widzowie, Odrodzimy się? Jak Feniks z popiołów? Jak Filip z konopi. Jak Filip z konopi się nacieszy. To ładnie, tak, prawda? To jest prawda. Ale wiesz co, powiem ci, tyle rzeczy się wydarzyło w tym tygodniu. My w tym odcinku dzisiaj nie mamy newsów, pewnie będziemy nadrabiać za tydzień, ale tyle rzeczy się wydarzyło, wiesz? Jedi wyszły... Tyle nominacji dla Death Stranding w The Game Awards się wydarzyło. Ty to robisz, żeby mnie zdenerwować? Nie. Ty grasz te 25 godzin dlatego, że chcesz mnie wkurzyć? Wiesz co, ja po prostu jestem ciekaw tej gry cały czas. Jezus, mam taką ochotę ci ją zespoilować teraz, że ale nie zrobię tego. Ale to byś nie tylko mi, mam nadzieję, to zrobił, tylko tym milionom widzów przed telewizorami, no nie? No, to zaczynamy, drugą część naszego spotkania. Co mi dacie, żebym wam nie zespoilował końca Death Stranding? Nie no, żartuję, nie zrobiłbym czegoś takiego. Prosimy o bumperka. Amo. I jeszcze chciałem powiedzieć o tej wielkiej czwórce tych firm energetycznych i ta wielka czwórka składa się na jedną firmę robiącą gry na giełdzie. Jak ten balon teraz pęknie, to nie, to będzie wiesz, ten taki baloniku lej. Mój malutki. Nie, serio, ja zgadzam się, że to jest firma, która powinna być wyceniana na miliardy. Obawiam się, że to już się zaczyna robić absurdalne. Znaczy, jakoś tego nie czuję. Bo dzisiaj, Radek. Dzisiaj pojawił się artykuł. Radosław Ratusznik. Czyli człowiek z takiej firmy, którą możecie znać. Myślę, że znacie. One More Level. Mam nadzieję. God's Trigger to między innymi jest jeden z tych tytułów, który już wyszedł. Jak? Triggered! God's Trigger. A, no tak, to dobrze powiedziałem. No. Triggered! To dobrze, to teraz Tadek jest poprawia. Na to Triggers. Się tak. Tak jest, natomiast wiadomo, że teraz no, będziemy właśnie zmierzać, jakby kontynuować wątek cyberpunkowy z tego jakby powodu, że Ghost Runner, czyli tytuł, nad którym pracujecie i to też powód naszego spotkania, to jest właśnie taki cyberpunk. No to się zgadza, oczywiście. Więc jakby te wyceny też pewnie gdzieś tam was interesują, prawda? Jaki jest twój komentarz do sprawy? W sensie... Czyje wyceny? Nasze? Nas na pewno bardzo interesują. Tak, wasze, ale też przy okazji wycena CD Projektu. Pewno, to moim zdaniem nie da się ukryć, że sukces CD Projektu przełożył się na całą branżę, w tym też na takie studia jak nasze. I my musimy bardzo mocno trzymać kciuki i kibicować CD Projektowi, żeby utrzymał ten trend. Bo ta wycena jakby definiuje cały rynek. Tak, zdecydowanie. Właśnie wolałbym, żeby tak się nie działo, że jedna firma i kondycja jednej firmy definiuje cały rynek i głęboko mi się wydaje, że to, co mówisz, mimo wszystko nie jest prawdą. To znaczy, tak, musimy się patrzeć, ma wpływ, ale moim zdaniem nasza branża jest już na tyle mocna, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że bez Reda już byśmy sobie też poradzili. Może nie bylibyśmy tak obecni w mediach światowych, ale jako Polska. Ale wartego 25 miliardów złotych? No trzeba by się zastanowić, czy kiedy sumujemy wszystkie nasze firmy game devowe, to przeważymy. Część jest, jest obecna na giełdzie też. No właśnie, czy 5 tysięcy osób pracujących w tej branży, tak, to jest to samo, czy mniej niż ale jedna wiesz, firma? Ale wiesz, ja szukam takiego clickbaitu, no potrzebujemy clickbaitów. No tak. Powiedz no. coś o Death Stranding, ktoś będziesz mnie zbejtujesz od razu. No od razu. Radek, mam do ciebie takie pytanie. Powiedz mi, jaka polska gra była dla was inspiracją i dlaczego Shadow Warrior 2? No, Shadow Warrior 2 niekoniecznie był naszą jakąś główną inspiracją przy... Ale patrzyliście troszeczkę przynajmniej, co? Oczywiście. To nie przeczy, że troszeczkę spoglądaliśmy też na Shadow Warriora. Natomiast zdecydowanie taką główną inspiracją był God's Trigger, czyli nasza poprzednia gra, która charakteryzuje się też tą mechaniką one hit, one kill, czyli coś, co gracze znają na przykład z Hotline Miami. No i w czym my jesteśmy zakochani jako designerzy, jako twórcy i uważamy tą mechanikę za genialną. Jest ona hardkorowa, ale bardzo nagradzająca. I takie też są nasze gry, naszym zdaniem. W to celujemy. Podobnie jest właśnie w Ghost Runnerze, gdzie no, przenieśliśmy się do perspektywy pierwszej osoby, prawda? Więc to jest znacząca zmiana w stosunku do Ghost Triggera. No i niesie to za sobą różne zarówno korzyści, jak i też ograniczenia, choć zdecydowanie więcej jest tych korzyści. No dzięki temu mamy ten nasz movement w grze jest dosyć mocno rozwinięty, możemy biegać po ścianach, możemy spowalniać czas i robić uniki, odbijać pociski, robić ślizgi, więc bardzo mocno stawiamy na ten movement.
Tutaj mocno inspirujemy się na przykład Titanfallem, gdzie uważam, że jest doskonale zrobiony ten... Titanfall, tak. Titanfall 2 to jest jedna naprawdę lepszych gier FPS-ów singlowych, jakie powstały. Tak, nie najlepsze nawet, bym tak zaryzykował, że jest ona blisko najlepszej. To prawda. Te top 3 spokojnie, a w ostatnich latach to w ogóle bez problemu są. Mimo, że niedoceniona. Proszę? Mimo, że niedoceniona jakby szerzej, prawda? Wydaje mi się, że ona była po prostu niedoceniona przez, jak zwykle tam marketing skrewił. A nawet nie tyle, że ona, bo ona chyba tam w długim ogonie też się jakoś sprzedała. No, mieli szansę zrobić Apexa i zrobili teraz Gwiezdne Wojny, które są też bardzo podobne, więc... No też jest to świetna gra. W takim razie powiedz troszeczkę więcej o samym Ghostrunnerze. Co to jest? Chciałem powiedzieć Ghost Trigger. Tak, już się uwiedzą język Ghost Trigger. To jest totalnie normalne, bo nawet sami to robicie. My sami to robimy. No, tak. Jest Ghost Trigger, Ghost Runner, Ghost Trigger. Różne się właśnie takie problemy nam zdarzają. Wpadki. Natomiast jeśli chodzi o Ghost Runnera, udało się. To tak, gra jest osadzona w mrocznym, cyberpunkowym świecie. Akcja dzieje się w wieży, która jest takim budynkiem, w którym resztki ludzkości znalazły schronienie po kataklizmie, który zmiótł z powierzchni Ziemi. Dread był inspiracją, czy Wright, czy oba? Oba. Ale doskonała inspiracja, żeby nie było, to jest świetny pomysł. Tak. No, jeżeli chcemy zrobić grę w 20 kilka osób, prawda, no to musi być ona troszkę kameralna, więc dlatego też umieściliśmy miejsce akcji właśnie w takim budynku, w zamkniętej strukturze. Mimo, że jest to ogromny budynek, w zasadzie przypomina troszkę miasto zamknięte w wieży. No i naszym bohaterem jest właśnie Ghost Runner, czyli taka elitarna jednostka, można powiedzieć, że taki cyberwojownik, który, tak jak wspomniałem, ma te właśnie bardzo rozszerzone umiejętności ruchowe, ale też jest wyposażony w śmiercionośną katanę, która zadaje, no oczywiście jeden cios jest śmiertelny dla przeciwnika, zgodnie z naszą dewizą, że tak powiem. No i celem gracza jest dotarcie na szczyt wieży, gdzie czeka na nas bardzo zły dyktator, który rządzi wieżą i tak naprawdę gracz pomaga też rebeliantom, ta fabuła jest obudowana też dodatkowymi wątkami. No, ale też warto wspomnieć, że narracja w grze odbywa się w ten sposób, że my jesteśmy prowadzeni przez AI, przez sztuczną inteligencję, która jest wgrana, ta sztuczna inteligencja jest wgrana w budynek, no i ona nie dość, że pokazuje nam różne przejścia, prowadzi nas przez całą grę, to też komentuje jakby poczynania gracza. Taki szadan. Troszkę. Ale z tych skojarzeń jakichś takich konkretnych, to też Dying Light troszkę, być może, bo ten parkour. Czy mi się wydaje, prawda? Że wiesz, jak się teraz spojrzy na dowolną grę, to można Mirror powiedzieć, Edge, że ona jest połączeniem innych gier. Więc ale jeszcze Doom się pojawiał dokopywali. W i możemy się też dokopać do na przykład takiej doskonałej gry jak Sekiro. Albo takiej doskonałej gry jak Shadow Warrior 2. Albo do takiej. No mówię nieprzypadkowo o tym Sekiro, ponieważ bierzemy pod uwagę to, że jesteśmy właśnie małym studiem i nie jesteśmy w stanie konkurować z shooterami. To jest bardzo ważna rzecz, którą chciałem powiedzieć, że pakowanie się w robienie shootera przy naszym rozmachu, naszym budżecie, no nie jest dobrym pomysłem, ponieważ automatycznie konkurujemy wtedy z takimi tytułami jak Call of Duty, jak gry, które robią doskonale cały mechanizm strzelania. Więc skupiamy się na tej broni białej, prawda? To jest dla nas ważne. Ta katana, te rozszerzone umiejętności bohatera, zarówno jeśli chodzi o ruch, jak i o walkę, upgrade'owanie tego wszystkiego, rozwój postaci, to też mamy zaplanowane właśnie i w kierunku walki, jak i w kierunku movementu. No i właśnie takie gry jak Sekiro, jak też Star Warsy te nowe, pokazują, że można zrobić grę, w której nie mamy 10 broni, czy która jest nadal wymagająca, sprawia satysfakcję i nie nudzi przede wszystkim. Jest głęboka. No. Jest głęboka, jest głęboka, że ten core gameplayu jest na tyle głęboki, że po prostu gracz nie znudzi. No i oczywiście planujemy też dużo różnych archetypów wrogów, którzy jakby będą wymagały innego podejścia gracza do gameplayu, czasami zatrzymania się, a właśnie czasami przyspieszenia, więc no i jakby miks tych wszystkich archetypów będzie taką zagadką
dla gracza, będzie... Jak sobie poukładać te wszystkie umiejętności. Tak, to pytanie to w takim razie a propos Sekiro, skoro żeś dotknął tego tematu. Czy planujecie jakiś taki właśnie bardziej rozbudowany system szermierski w grze? Czy to będzie po prostu właśnie, wiesz, bo to jest jakby ten urok Sekiro polegał na tym, że im się udało w jakiś sposób stworzyć na tych rytmicznych przyciskach grę o szermierce idealną. Kontrowanie, uderzanie, tak? Czy wy będziecie mieli też taką mechanikę? Tak, myślimy o takim rozwinięciu gry, że oczywiście ci podstawowi przeciwnicy, którzy na przykład są w demku czy w tym trailerze, który pokazujemy, no to oni są takim, można powiedzieć, troszkę mięsem armatnym, natomiast będą bardziej wymagający przeciwnicy, którzy może więcej finezji będą wymagały od gracza, timingowania ataków odpowiednich, parowania też. Więc tak myślimy, żeby pójść też w tym kierunku. To ja mam pytanie, co robią przy tym projekcie twórcy Duke Nukem, jak mogliśmy wyczytać ostatnio w informacjach prasowych. Tak. No, tak naprawdę współpraca się dopiero rozpoczęła. W zasadzie to są pierwsze dni tej współpracy. Więc tak, 3D Realms, co jest dosyć dla mnie abstrakcyjne, że będziemy z nimi współpracować, bo ja mając 8 lat czy 9 na moim pierwszym komputerze grałem w Duke Nukem. Sypałeś dolary. Ale dzisiaj to jest, to jest takie realizowanie marzeń z dzieciństwa. Tak, zobaczcie, tak. Historię o realizowaniu marzeń z dzieciństwa. Ty zrealizowałeś, Marcin Przybyłek zrealizował, kurczę, niesamowite. Wiesz, ten program w ogóle, program o grach. To program o grach i o marzeniach. Spotykanie tych ludzi. Spełniamy marzenia. Spełniamy marzenia. Z kwiatami powinniśmy tutaj. Make a Wish Foundation. Tak. Wracając do tematu. No tak, będą bardzo zdolni deweloperzy współpracować z nami. Tak, to jest fakt. Ale to są ludzie z 3D Realms, którzy pracowali przy Duke'u, czy obecnie zatrudnieni w 3D Realms? Jak to jest? Tak, weź. Troszkę tak, troszkę nie. Więc no na pewno to nie jest już to samo, 3D Realms na pewno, ale nadal tam jest sporo zdolnych deweloperów. No i to jest jakby ruch naszego wydawcy, prawda, czyli All In Games. Oni zdecydowali się tak wspomóc produkcję, żeby po prostu zyskać zarówno na jakości, jak i też na takim momentum, żeby nie stracić tego, co teraz zyskaliśmy, bo po naprawdę... Marketingowy ruch jest dobry. Po naprawdę, również, prawda. Po bardzo udanym Gamescomie, po bardzo udanym PGA, słynne historie z instalowaniem Fortnite'a. No tak. Gdzie nam się udało, tak. Udało się wam przeżyć bez instalowania. U nas nikt nie instalował Fortnite'a. Tak, to się zgadza i... Ogólnie cała ta historia była dla mnie dość zaskakująca, że w ogóle są takie problemy, nie wiedziałem, ponieważ u nas nikt nie próbował. Ale tak, no. No i co, no 3D Realms plus Sleepgate Ironworks, tak się nazywa firma. Tak, więc z tymi dwoma firmami będziemy współpracować przy produkcji gry, jak i też przy dystrybucji. No ale my pozostajemy głównym deweloperem, główna siła jest deweloperska u nas. Creative Mind tak zwany. Creative Mind kreatywny też u nas, tak. Więc z tego się cieszę. W ogóle to jest super rzecz, że mimo pracy z wydawcą my cały czas mamy pełną swobodę kreatywną i stąd Ghost Runner wydaje mi się, że jest taką atrakcyjną grą dla graczy, jaką jest, bo to jest gra od graczy, czyli od nas dla graczy. To jest może taki jakiś frazes, ale naprawdę my bardzo dużo gramy i ja uważam, że każdy deweloper powinien bardzo dużo grać. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że wbrew temu, co się wydaje, bardzo wielu deweloperów nie gra w gry. I to jest przerażająca rzecz, kiedy uświadamiacie sobie, że ludzie, którzy wam robią te gry, się na nich nie znają. Albo znają się, ale znają się na tych grach sprzed 10 lat, bo od 10 lat na przykład przestali w ogóle grać i nie widzą tych nowych trendów. Ja takie historie znam niestety. Ja też takie znam. No i tym bardziej przerażające jest to, jeżeli to jest jakiś designer, prawda? Tak, a to designera, który nie gra, to już sobie zupełnie nie jestem w stanie wyobrazić, ale wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Mam pytanie, bo zacząłeś mówić o swoim wydawcy. Zdecydowaliście się, Ghost Trigger, o ile pamiętam, był self-published, tak? Nie. Czy nie? Ghost Trigger miał innego wydawcę. Miał innego wydawcę. Tak. Znaleźliście sobie nowego wydawcę, jest to wydawca całkowicie nowy. W sensie to jest podmiot, który się na rynku pojawił w zeszłym roku, czy nawet w tym roku? W tym roku właściwie chyba. Tak naprawdę chyba w tym roku. Rozwinął żagle, że tak powiem. Rozwinął żagle, ma oprócz waszej gry jeszcze zaraz zresztą wychodzi bardzo fajny taki tytulik, ten Tools Up cały. To takie troszeczkę jak to się nazywało to Overcooked. Z kuchnią. Jak Overcooked, tylko że z urządzeniem mieszkania. Tak. Polecam swoją drogą, to bardzo fajnie wygląda. To chyba na początku grudnia na Switcha. Chyba trzeciego, o ile pamiętam. Coś takiego, na Switcha i na PC-ty. Na Switcha, tak? Tak, Radziu, dlatego ci to powiedziałem. No, widzę, tradycji mojej, prawda? Tutaj od razu zastrzyk. Dlaczego zdecydowaliście się na firmę, która jest niesprawdzona?
Dlaczego zdecydowaliście się na firmę, która jest niesprawdzona? Okej. No, muszę przyznać, że All In Games to tak naprawdę jest troszkę nasza firma siostrzana, można powiedzieć, że sporo osób, jeśli chodzi o zarząd, jest w drugiej spółce, no i też no, ich propozycja była na tyle dobra dla nas, właśnie ta gwarancja tej swobody kreatywnej była, to dla mnie jest coś, co jest w zasadzie najważniejsze w takim dealu, jeśli chodzi z perspektywy, nie wiem, szefa projektu, szefa designu. To jest świetna rzecz, mając świadomość, że okej, z marketingiem możemy porozmawiać, możemy sobie jakieś wytyczne poustalać, natomiast to, jak gra będzie wyglądać finalnie, zostaje u nas. I po waszej stronie. Tak, i to jest mega ważne, a tak naprawdę wydaje mi się, że nie takie częste, jeśli chodzi o współpracę tak, z wydawcą. Tak. To ja mogę potwierdzić, że zdarza się, że wydawcy bardzo mocno ingerują, albo przynajmniej dają takie sugestie, że ciężko się z nimi walczy. Może spróbujemy z pytaniem od widza, bo taką mamy też tradycję w tym programie, że ogłaszamy gości, wpisujcie pytania, te najfajniejsze pytania wybieramy. To jest pytanie, które zadał Rafał i generalnie jest to pytanie, które było skierowane do wszystkich gości, bo akurat ten odcinek polega na tym, że było więcej niż jeden i więcej tematów niż jeden i więcej gier. Pytanie od Rafała Chwiejczaka, jak widzisz w tym przypadku rozwój gatunku cyberpunk w Polsce lub czy czujesz nadchodzący przesyt tym gatunkiem? Bo rozszerzmy to, jakby w Polsce i na świecie, bo tak, nie w Polsce i na dlaczego świecie mielibyśmy się ograniczać tylko do naszego kraju. Owszem, bo dużo cyberpunka się faktycznie pojawia i to też to trochę takie nasze mądre pytanie, czy jest to taka chwilowa moda, czy może właśnie renesans gatunku, jakby rozwinięcie. Jasne, mi się wydaje, że na pewno czuć ten renesans, że to już jest ten moment, gdzie tak naprawdę ten cyberpunk rozkwitł, tak? I mamy dużo rzeczy. I to nie chodzi tylko o gry, bo przecież mamy filmy. Był Ghost in the Shell, był Blade Runner był modyfikowany węgiel, czyli Altered Carbon, prawda? To się śmiejecie. No bo nazwa jest zabawna troszkę. No. Natomiast sprzedaj ten serial. Mniejsze nazwy. Sprzedaj ten serial w polskiej wersji językowej. Więc tak, ja się z tym zgadzam. Czy będzie przesyt? Na pewno w którymś momencie będzie. Na pewno trzeba poczekać na premierę Cyberpunka od CD Projektu i dopiero potem ten przesyt może nastąpić. Nie wiem, czy pamiętacie taki moment, kiedy pojawiło się bardzo dużo tych space shooterów, powiedzmy, osadzonych w jakimś takim bardziej sci-fi'owym klimacie, przez co bardzo oberwało Call of Duty Infinite Warfare, prawda? Bo to była bardzo dobra gra singlowa, jeśli chodzi o kampanię, natomiast to była już któraś z kolei gra w podobnym settingu i też będąc shooterem. Biedni sprzedali. I to był właśnie 30 ten milionów, a nie 50. I to był ten przesyt, prawda? Więc wydaje mi się, że tu po pewnym czasie będzie podobnie. Natomiast no zobaczcie, mamy różne gatunki. No my jesteśmy grą akcji, mocno hardkorową. Game Deck jest, prawda, RPG-iem bez kombatu. No a cyberpunk jest cyberpunkiem, czyli open worldowym RPG-iem, czyli totalnym AAA-em. No i czy to może doprowadzić do nudy? No nie wydaje mi się, że sam setting jakby może się znudzić po jakimś czasie. I to wszystko ma się wydarzyć w 2020 roku. W 2020 roku, przy okazji. Bo nie powiedzieliśmy o tym, ale Game Deck też jest planowany na 2020 rok. Ghost Runner też jest planowany. Ghost Runner, tak. To już oficjalnie mogę powiedzieć, że produkcja ma trwać właśnie do końca trzeciego kwartału. Więc no, wygląda na to, że czwarty kwartał jest tym momentem, w którym gra się pojawi na rynku. Tak. Nie boicie się konkurencji? A jak się omsknie na przykład nóżka po winie i wyjdzie tak, że będziecie mieli taką dużą grę FPP, też cyberpunkową, nie boicie się realnie tego, że oni mogą was zjeść po prostu? To znaczy na pewno nie możemy wyjść w tym samym dniu, w tym samym tygodniu, w tym samym miesiącu i na pewno nie miesiąc po. To znaczy tak, no, ja nie traktuję jakby cyberpunka jako taką bezpośrednią konkurencję, chociaż zabawne jest to, że na YouTubie pojawiają się filmiki, w których ktoś wrzuca gameplay z naszej gry i mówi, że to jest cyberpunk. I tam jest podpisane, że to jest tak, no nowa dodatkowa misja w cyberpunku. No, słuchajcie, dla nas to jest high praise tak zwane. Oczywiście, no studio 25 osób, studio tam nie wiem ile jest w tym miesiącu. No na pewno, no bardzo to jest budujące, gdzie my nie staramy się jakby kopiować cyberpunka, prawda? Tak, no macie swoją absolutnie własną, że tak powiem,
identity, osobowość, o, tego mi brakowało, że macie taką, co, chciałeś mi podpisanie podrzucić jeszcze tak, jedno? Tutaj jeszcze tak skonsultować, czy to jest takie prawilne pytanie, czy nieprawilne. Nie to, żebyś, wiesz, podchwytliwe. Cenzurowali, ale Maciek Śliwiński chciał jeszcze ciebie którego pozdrawiamy zapytać. Serdecznie. Też jeden z gości pierwszego sezonu w tym przypadku. Nie wiem, czy wiesz, czy to nie jest pytanie, które dotyka jakiejś twojej intymności. Być tak, może. Jak się czuje taki fan jak ty, taki fan GSW jak ty? GSW, chodzi o Golden State Warriors, czyli drużynę koszykarską, która w tym sezonie wszystko przegrywa. Chociaż wydaje mi się, że... Ależ to złośliwe czyli jednak, wiesz, ten intymne Maciek. Pytanie. Wydaje mi się, że dzisiaj pytanie. Pierwszy mecz był wygrany w nocy, więc sorry Maciek, ale teraz idziemy w górę, tak? Możemy odbić Maćkowi, że Maciek wygląda jak dwóch Radków. Ale to jest prawdą, bo są do siebie na maksa podobni. Stanąć obok siebie i tak będzie co? Wyglądał. Będą na maksa są do siebie podobni, nie, no, przecież, no zobacz. Maciek pozdrawiamy. Tak. Maciek pozdrawiamy jest super gościem, więc tak. Wiem, no przecież mu tam taki, wiesz, złośliwości, prawda? Lokalnej naszej. Darmowej. Przyjechałeś z Krakowa, prawda? Przyjechałem darmowa. Z Krakowa, to się zgadza wszystko, tak. To co? Cieszył się, że przyjechał tym szybkim pociągiem, a nie, że zmienili w ostatniej chwili skład na ten wolniejszy. A jest tak, że można wolność? A dzisiaj się takie rzeczy działy rano. Dramy na Twitterze. To cieszymy się bardzo, że się udało w takim razie. Udało się. Czy mamy jeszcze czas? Bo mi, jak wiesz, ucho nie działa. Wydawca ze mną rozmawia ciszą. Tak wiek. Mam teraz. To już wiek. Wiesz, ucho mi nie działa. Już nie. Będziecie robili jakieś sztuczne uszy jako promocyjne te, żeby mi wymienić. Cyberwszczepy. Sztuczne uszy nie, ale mam dla was cyberkomin. Pro? Cyberkomin z filtrem antysmogowym. W sam raz na... Serio? Tak. Ja potrzebuję. Mam absolutnie. Dla was takie coś. Na Jezus, swoją hulałeczkę. Na hulałeczkę, absolutnie. To mamy czas, czy jeszcze nie mamy czasu? Bo ja musiał się jeszcze popytać parę rzeczy. Wiesz, że mi ucho też przestało działać? No dobra, to w takim razie... Ja mogę się orientacyjnie tutaj jakby kierować tym zegarkiem, bo... O, to, że mamy bardzo mało czasu w takim razie. To jeszcze jedno ostatnie pytanie dotyczące Ghostrunnera. Jak będzie długi? Na ile planujecie? Mhm. No to bardzo zależy od skilla gracza, bo tak samo było przy Ghost Triggerze, gdzie mieliśmy w sumie graczy, którzy przychodzili w 4-3 godziny, no i też takich, którzy przychodzili do 10 godzin, więc średnio obstawiamy 4-5 godzin. 4-5 godzin. Mm-hmm. I będzie oczywiście tam masterowanie, tak? Tam oczywiście. Żeśmy mieli rozmowę na temat. Tak, no dla speedrunnerów tu jest bardzo duże pole. Speedrunowe do tam popisu. Powinny być elementy. Mm-hmm. Dobrze, ostatnia rzecz, FOPA. Twoja. No. Może taka ostatnia, bo nie pamiętam może tego być największego. Najnowsza. No to ostatnia była taka, że jakbyśmy na PGA, to dzwonił do mnie kolega właśnie z zespołu, że o, Radek jest dziennikarz, czeka na ciebie. A ja mówię, o kurczę, to lecę bardzo szybko, bo byłem akurat gdzieś tam w innej hali, prawda? No i biegnę, widzę tego kolegę i on stoi z jakimś kolegą innym, no i podchodzę do niego, cześć, tutaj zaczynamy, które stanowisko byś chciał zająć, masz tutaj gadżet od razu, a on taki zdziwiony, cześć. A tam przy mnie machają, to nie ten gość. Ten gość. No więc takie faux pas. No, ale to takie tam klasyczne. Wszystkie twoje teksty czytałem, bardzo cię cenię za warsztat. Świetny, tak. Dobrze, że się znowu widzimy. Tak, cześć Hideo. Tam, cześć Tadeo, dokładnie tak. Tak jest. Radosław Ratusznik, One More Level. Trzymamy kciuki oczywiście za Ghostrunnera. Chętnie pobiegamy, dzięki. Także wiesz co robić z tą tak, informacją. Był taki pomysł, że może by się udało pokazać to demo u mnie na Strumyłku, ale dzisiaj Strumyłek będzie o czym innym. Dzisiaj będzie kończenie Gwiezdnych Czyli Wojen. Dzisiaj jednak Gwiezdne Wojny. I trenowanie, bo jutro Twitch Rivals w ogóle. A ja jutro ponoszę trochę, znaczy dzisiaj w sumie, albo jutro, to w zależności kiedy to oglądacie, ponoszę trochę jeszcze paczek, zanim pójdę spać. Specjalne pasmo, środy, premierowe środy, czyli zaczynamy od FOPA, potem jest Rock, który dzisiaj pobuje się po mieście w Spider-Man, w grze Spider-Man, czyli dzisiaj można zobaczyć taką grę. Będzie Nowa Gra Plus, czyli recenzje nasze, tam też Cyberpunk, to znaczy nie recenzja Cyberpunka, bo tutaj już bardzo mocnym clickbaitem byśmy pojechali, ale skończymy dzisiaj na programie Pogra. Także jeżeli lubicie bez prądu, to też coś znajdziecie na antenie Polsat Games w tym zakresie i w tej kwestii. Ale żeś zrobił piękne promo dla naszych wszystkich przyjaciół, którzy będą warto po nas. Tak jest. Dziękujemy. A tymczasem pięknie. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Pa.